Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w studiu ASM Motion Lab gościmy Pana Szczepana Buryło, prezesa firmy Galeco, laureata Złotej Budowlanej Marki Roku w kategorii systemy rynnowe oraz Złotego Czempiona także w tej samej kategorii. Panie prezesie, jak się buduje taką pozycję marki na rynku? Długo i cierpliwie. I z wielką wytrwałością. Firma Galeco jest na rynku od 1996 roku. W przyszłym roku będziemy mieli jubileusz 25-lecia i przez te 25 lat bardzo żmudnie potem na czele budowaliśmy naszą pozycję, żeby dojść do tego miejsca, w jakim jesteśmy. A co wyróżnia Państwa markę na rynku wśród innych marek? No, pracujemy, konkurujemy naprawdę z bardzo silnymi i wielkimi firmami. Natomiast to, co nas wyróżnia, to chyba to, że jako jedyna firma spośród konkurencji jesteśmy na ulicy Uśmiechu. Mamy uśmiech w haśle reklamowym, uśmiech na deszcz i w samym logotypie. Ale również ten uśmiech na twarzach ludzi, którzy w firmie pracują i wtedy, kiedy jest trudno, ten optymizm pomaga nam przetrwać najtrudniejsze czasy, momenty. Ale myślę, że też to, co Państwa wyróżnia, to Państwa ambasador, prawda? Od 2019 roku Państwa ambasadorem, tu przepraszam, muszę się wesprzeć ściągą, jest jeden z najlepszych siatkarzy, Wilfredo Leon. Prawda? Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. W życiu każdej firmy przychodzi taki moment, kiedy chcemy przeskoczyć kolejne poziomy. My stwierdziliśmy, że jesteśmy w miarę rozpoznawalną marką branży, a chcielibyśmy być rozpoznawalni w ogóle spośród wszystkich odbiorców. Dlatego stwierdziliśmy, że chętnie byśmy znaleźli kogoś, kto będzie mógł być twarzą naszej firmy, ale również ktoś, kto będzie reprezentował podobny system wartości, który będzie osobą uśmiechniętą, otwartą, ale również taką, która dotarła na sam szczyt poprzez ciężką pracę i długoletni wysiłek. I tak naprawdę długo nie zastanawialiśmy się, nasz wybór padł na Wilfredo, a w momencie, kiedy nasz wybór na niego padł, to padło następne pytanie, a jak to zrobić? Ale na szczęście udało się, negocjacje były długie ze względu na to, że Wilfredo jest człowiekiem bardzo pracowitym i on naprawdę dysponuje niewielką ilością czasu, żeby móc przeznaczyć go na cele pozasportowe. Jednak sam pomysł na wkomponowanie go w naszą politykę marketingową tak mu się spodobał, że po pierwszym spotkaniu w Warszawie powiedział, to wiesz co, no muszę zacząć się uczyć trochę o rynnach, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć. Świetny facet, bardzo fajna rodzina, Małgosia, jego żona też jest wspaniałą dziewczyną, super dzieciaczki, kapitalnie, idealnie pasują do naszej rodzinnej firmy. A proszę powiedzieć jeszcze na koniec naszej krótkiej rozmowy, takie pytanie trochę półprywatne. Jak się zarządza taką marką, z taką pozycją? No nie wiem, co zajmę tej pozycji. Jak się zarządza? Ja myślę, że tutaj trzeba mieć chyba w sobie trochę taki nutki szachisty, może powiem, bo czasami są pomysły, które niektórych moich współpracowników przerażają. Troszkę trzeba być matematykiem, wiele osobowości w sobie, żeby pogodzić różne nurty, które i oczekiwania, które są w danym momencie. Ja miałem to szczęście, że miałem w życiu kilku wspaniałych nauczycieli, którzy mnie nauczyli
bycia takim człowiekiem, jak jestem, ale również nauczyli mnie takiego rzemiosła zawodowego, którym chciałbym dzisiaj tutaj podziękować. Dzięki niemu jesteśmy, ja jestem, ale również moja firma w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję i za poświęcony bardzo. Czas. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trzymam przed sobą czempiona 2020 roku, który oznacza wieloletnie zaufanie wykonawców do naszej marki. Chciałbym Państwu powiedzieć, że Państwa opinie, Państwa wskazówki dotyczące rozwoju naszych produktów są kluczowym elementem, który decyduje o kierunku rozwoju naszej firmy. Chciałbym podziękować za te cenne uwagi i za to, że przez cały czas jesteście z nami. Dziękuję bardzo.